Pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie ustawy o kwotowej waloryzacji emerytur. Ustawa ta została przez pana prezydenta podpisana z tego względu, że wspomagała osoby, które mają najniższe emerytury. Jednakże wpływające do pana prezydenta wnioski i uwagi ze strony wielu środowisk, które uważają, że zostały w związku z tą ustawą pokrzywdzone, skłoniły pana prezydenta do podjęcia decyzji w sprawie poddania tej ustawie ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Ta ocena Trybunału Konstytucyjnego nie będzie powodowała w żadnym przypadku uszczerbku dla tych osób, które emerytury już otrzymały, natomiast pozwoli ocenić na przyszłość, na ile tego rodzaju rozwiązanie kwotowe, które różnicuje w jakimś sensie odbiorców emerytur, jest konstytucyjnie uprawnione, a jednocześnie wytyczy pewnego rodzaju drogę i sposób postępowania na przyszłość przy kolejnych niezbędnych i koniecznych regulacjach dotyczących systemu emerytalnego w Polsce.